trudny może temat, o czym mówił mój mąż, natomiast pomyślałam sobie, że chciałabym zacząć powiedzieć wam w ten sposób, że miłość Boga, o czym śpiewaliśmy w ostatniej pieśni, jest dla ciebie tak ogromnie wielka. On tak bardzo cię kocha, że właśnie chociaż może dzisiaj zidentyfikujesz się z tematem, o którym będę mówić, ale absolutnie nie czuj się potępiony, nie czuj poczucia winy z tego powodu, że coś w twoim życiu jeszcze nie gra. Z tego powodu, że czasami czujesz rozdwojenie w swojej duszy. Z tego powodu, że czasami mieliście takie momenty, takie dni, takie chwile, że nie widzieliście sami, co się z wami dzieje, że rano uśmiechasz się do swojej żony, rano jest wszystko dobrze do śniadania, a kiedy przychodzi już obiad, to coś się dzieje, tworzy się pewne napięcie i zaczyna być jakieś rozdrażnienie, zaczynasz być, taka złość się pojawia, taka irytacja i mówisz, co się ze mną dzieje? Nie wiem, wszystko ci zaczyna przeszkadzać. Przeszkadza ci, to może być żona, to może być pies, to może być kot, to może być sąsiad, sąsiadka, ktokolwiek i zastanawiasz się, że rano przy śniadaniu było tak błogo, tak fajnie, ptaszki śpiewały, słońce świeciło, ale już wieczorem albo po południu już nie wiesz, co się z tobą dzieje, poziom jakichś trudnych emocji, on cały czas jakby wzmaga się, wzmaga i później wybuchasz złością, może to być nawet jakaś agresja, może to być to, że komuś coś powiesz trudnego i później tego żałujesz, bo emocje opadają i później mówisz, Boże, po co ja to powiedziałem, po co ja to zrobiłem, absolutnie to mi nie było potrzebne, a tak rano fajnie zapowiadał się dzień. Miał ktoś z was takie momenty w swoim życiu? Jesteście na tyle szczerzy, możecie podnieść do mnie rękę? Wow, jestem w dobrym miejscu, czyli to jest słowo do nas i jestem już bezpieczna. Ja myślę, że my potrzebujemy w Kościele poruszać takie tematy. Co z nami jest nie tak? Co z nami jest nie tak? Co ze mną jest nie tak? Że przychodzi takie rozdwojenie, że przychodzą takie momenty, że wydaje mi się, że są we mnie dwie osobowości. Taka schizofrenia duchowa, bym to tak nazwała, takie rozdwojenie jaźni. Co jest nie tak, że w jednym dniu potrafię kochać, a w tym samym dniu wieczorem potrafię kogoś nienawidzieć? Że w jednym dniu mogę powiedzieć komuś bardzo dobre słowo, zachęcić, ale zaraz w tym samym dniu po prostu mogę powiedzieć komuś coś przykrego, co później żałuję. A co ze mną jest nie tak, że w jednym dniu potrafię wierzyć tak bardzo, że mi się wydaje, że niebo jest tuż obok, ale następnego dnia, może jeszcze w tym samym dniu, nie potrafię już absolutnie nawet uwierzyć w to, że mój Bóg, tak jak modliliśmy się, jak grupa nas prowadziła, jest zaopatrzeniem, że mój Bóg jest miłością, że Bóg mój przeprowadzi mnie przez okoliczność, że ja ufam mojemu Bogu, dlatego że mam instrukcję, którą mi zostawił. To jest instrukcja dla mnie, dla mojego życia. I ja wiem, że On tu powiedział, kocham cię, nie zostawię cię i nie opuszczę, będę z tobą aż do skończenia świata, mówi Jezus. Ja poprowadzę cię w miejsce, o którym nawet jeszcze nie znasz. Ja chcę dać ci to, co najlepsze. Bóg mówi każdego dnia do ciebie, synu mój, córko moja, dziecko moje, ja chcę wprowadzić cię w miejsce, o którym nawet nie śniłeś, w którym nawet nie byłeś. To jest miejsce mojego pokoju, odpocznienia, odprężenia i relaksu. Pamiętacie, Biblia mówi o tym, że kiedy Bóg stworzył świat, to na początku był chaos. I myślę, że to, że kiedy podnieśliśmy swoje ręce na znak uczciwości tego, że takie życie nas spotykają w życiu, to czasami czujemy ten chaos. Ten chaos to jest nieuporządkowane myśli, nieuporządkowane emocje, nieuporządkowane decyzje, niezdecydowanie. Nie wiem, co chcę robić. Chcę dobrze, ale zawsze wychodzi mi źle. Jakby myślę o tym, żeby to zrobić, ale nigdy nie brakuje mi woli, żeby dokończyć to. Jakby cały czas walczymy, jest pewne naprężenie w naszej duszy, że coś z nami jest nie tak. I ja dzisiaj chcę ci powiedzieć, że jest jedno rozwiązanie. Jest Jezus i jest Bóg, który powiedział, i tego nie ma w referencjach, ale w pierwszym liście Jana 4,17, to mi przyszło rano, że chce Duch Święty tobie coś powiedzieć. To jest niesamowite słowo, że Duch Święty chce ci powiedzieć to, że 4,17, jaki On jest, a mowa jest o Bogu, tacy i my jesteśmy na tym świecie. I wiesz, będziesz to rozdwojenie przeżywał do końca życia. Z tym się
trochę da zrobić, ale tak naprawdę to, kiedy dzisiaj zidentyfikujemy, czym jest rozdwojenie, to chciałabym was doprowadzić do pewnego miejsca, żebyśmy zrozumieli, że bez Boga, bez Ducha Świętego nie przejdziemy absolutnie sami poprawianie życia albo naprawianie życia. Będziesz próbować wiele razy się naprawić, poprawić, deklarować innym, że już więcej nie. Pamiętacie, to jest bardzo podobne do nałogów, kiedy obiecujesz, że już więcej nie weźmiesz narkotyków, że już więcej się nie napijesz, że kiedy obiecujesz komuś, że w tym momencie jest to ostatni raz, ale okazuje się, że wracasz ponownie, bo jest to rozdwojenie w duszy. I chcę ci powiedzieć, że Bóg dzisiaj mówi do ciebie tak: chcę, abyś był podobny do mnie. I może stać się to tylko ze sprawą mojego Ducha Świętego, bo Jezus, kiedy odszedł do nieba, do Ojca, powiedział: ja dam wam innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I Duch Święty jest w tobie i działa przez ciebie i też jest na tobie. Oczywiście, kiedy narodziłeś się na nowo, to jest fakt. Ale jeżeli jeszcze właśnie nie podjąłeś decyzji, bo jeszcze twoja dusza jest rozdwojona i nie wiesz, czy droga z Bogiem jest dla ciebie, to chcę ci właśnie dzisiaj powiedzieć, żebyś też zdecydował, bo zobaczymy zaraz, czym jest rozdwojenie duszy, jakie tego są skutki, co jest źródłem tego rozdwojenia duszy i jak jest antidotum na rozdwojenie duszy. To jest niesamowite, że Bóg dzisiaj chce ciebie odprężyć, żebyś nie myślał podczas tej usługi, że ty sam teraz wykrzesasz sobie tyle siły, że wszystko ogarniesz. Absolutnie nie. Wszyscy ludzie na ziemi borykają się z tym samym problemem i też o czym pastor mówił, odrzucenie, i o tym powiem w drugiej części, ale chciałabym, abyśmy odprężyli się, zrelaksowali, i jeżeli zidentyfikujesz, że ty masz z tym jakiś problem, to nie po to, żebyś się zadręczać, ale po to, żeby zrozumieć, że Duch Święty chce cię uzdolnić, że jest Jego łaska, że my, niedoskonali ludzie, przychodzimy do doskonałego Boga i On przemienia twoje, moje życie. On przemienia twój umysł. On zmienia też i sprawia, że z chaosu twoich emocji tworzy się pewien porządek i ład. A nawet kiedy wydaje ci się, że twoje emocje są tak rozbrykane, że nie jesteś w stanie ich zatrzymać, to kiedy pozwolisz Duchowi Świętemu poprowadzić ciebie, to On pozwoli ci też ujarzmić to. Też zrozumiesz, że nie warto walczyć. Zrozumiesz, że nie warto bojować o coś, co nie ma w ogóle sensu. Że racja, którą masz, tak, może ona jest mądra, ważna, ale nie najważniejsza. Że Bóg jest najważniejszy, relacja z drugim człowiekiem jest najważniejsza i to, żeby się Jemu podobać i być podobnym do Niego, ale też reprezentować Boga na ziemi. Ty i ja, kiedy narodzimy się na nowo, kiedy Chrystus mieszka w tobie, we mnie, reprezentujemy Królestwo Boże. Inaczej bym powiedziała, demonstrujemy Bożą naturę w tym świecie, w którym żyjemy. Ty i ja demonstrujesz Bożą naturę. Pytanie, jak dzisiaj demonstrujesz Bożą naturę, kiedy się denerwujesz? Jak? Oczywiście absolutnie bez poczucia winy, mówiłam na początku, pamiętacie? Odprężacie się, relaksujecie, dlatego że Bóg wie, zna nas, stworzył nas od początku i On wie, z czym się borykamy. Nie napinajcie się, absolutnie nie obwiniajcie się, ale to jest bardzo istotne, aby rozumieć, jak ja reprezentuję Boga dzisiaj na ziemi. Jak ja reprezentuję Boga dzisiaj w mojej rodzinie. Jak ja reprezentuję Boga dzisiaj w mojej pracy. Jak ja reprezentuję mojego Boga, którego kocham, o którym śpiewam w moim kościele. Jak ja reprezentuję Go przed ludźmi, którzy nie do końca mi pasują, nawet mnie denerwują. Kiedy na mnie patrzą, już mnie denerwują. Ja nie wiem, o co chodzi, ale oni mnie już denerwują. Jak ja reaguję wtedy i jak ja demonstruję Królestwo Jezusa na ziemi? Czy demonstruję Jego naturę, czy swoją, ludzką, tą złą, tą rozdwojoną, te moje ja, ten mój egoizm, to, co ja chcę, jest najważniejsze. Próbujemy diagnozować, czym jest rozdwojenie duszy. Jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany, że ciebie zagadnienie dotyczy, to być może niektóre synonimy czy niektóre charakterystyczne cechy ci o tym pokażę, przypomną. Człowiek o rozdwojonej duszy, zaraz przeczytamy fragment, gdzie to jest zapisane, to z greckiego jest tam, zaraz fragment przeczytam, jest tam takie użyte słowo niestały, rozdwojony. I tam jest w Biblii użyte słowo greckie
dipsychos. 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 Zapamiętajcie to słowo, bo ono ma bardzo duże znaczenie dla nas. Dipsychos. I teraz co to oznacza? To oznacza kogoś, kto ma dwie dusze. I teraz jak to rozumieć? O jakie dusze chodzi? Dusza to jeszcze wiemy, że to jest nasze myślenie, to są nasze emocje, to jest nasza wola, to jest nasza decyzja. Duch, dusza i ciało. Ciało wiemy, duch, kiedy jestem narodzony na nowo, to Jezus ożywia mojego ducha i jestem już żywa w duchu, bo w Chrystusie jestem wzbudzona do nowego życia, ale dusza zostaje stara. I ta dusza potrzebuje odkupienia każdego dnia i do tego potrzebujemy Ducha Świętego, który nam w tym pomaga. Dipsychos oznacza kogoś, kto jest wahający się, taki ciągle niezdecydowany, niekonsekwentny, odnosi się do człowieka bez zasad, kontrolowanego rządzami, to osoba chwiejna, zmienia decyzje, działa niekonsekwentnie, jest niezdecydowany, nieprzewidywalny, nieobliczalny, odkładający sprawy na później, kwestionujący, odciągający się, opóźniający, niezakorzeniony, niestabilny, niekontrolujący własnych emocji. Taka osoba ma problem z podejmowaniem decyzji i trzymaniem obranego kursu, a z powodu niestabilności swojej ciągle zmienia zdanie na temat swoich więzi z ludźmi, pracy zawodowej, służby dla Boga czy służby dla Kościoła. To jest znaczenie słowa dipsychos. Jest głęboko. Czujecie to? Ktoś się zidentyfikował? Jest łatwiej? To jest nasze codzienne życie. Trudności, chwiejność, niezdecydowanie, ciągle jakieś balansowanie pomiędzy. Ale właśnie dlatego Duch Święty dzisiaj mówi do Ciebie, do mnie to słowo, bo On chce pomóc nam z chaosu uporządkować nasze życie, z chaosu uporządkować nasze emocje, z chaosu uporządkować Twój sposób myślenia, który często niszczy i jest toksyczny dla Ciebie i też dla innych. I właśnie tam jest to słowo użyte w liście do Jakuba 1:6-8. Jest tam mowa, apostoł mówi o tym, o mądrości, że jeżeli komuś brakuje mądrości, ale zobaczcie, co tam jest napisane. Ja będę czytała trochę z innego tłumaczenia, ale będzie znaczenie to samo tutaj wyświetlone. Niech jednak prosi z wiarą, ten, który chce prosić o mądrość, prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały, i tu jest to słowo właśnie dipsychos, w całym swoim postępowaniu. I tutaj jest mowa o mądrości, ale jest też mowa o wierze, że jeżeli prosisz o coś i czegoś potrzebujesz, to nie możesz zdać się na coś, na okoliczności i powiedzieć chcę albo nie chcę, tak albo nie. No dobrze, a może nie. Czyli ta niezdecydowana ta postawa powoduje, że jesteś osobą niestałą i nic nie możesz otrzymać od Boga, ale i też nie spodziewaj się, że ludzie cię zrozumieją dookoła. Bo tam dalej jest napisane, że sam nie wie, czego chce. Jeżeli ty i ja nie wiemy, czego chcemy, to ludzie wokół nas nie będą wiedzieli, jak nam pomóc i jakie są nasze oczekiwania. To jest niesamowite, że kiedy ty zaczynasz precyzować swoje oczekiwania, zaczynasz podejmować konkretną decyzję, zaczynasz decydować w swoim życiu, że w tym momencie wiem, że za dużo mówię czasami słów, które kogoś ranią i ja decyduję, że zapraszam Ducha Świętego, żeby mówić tego mniej, po prostu Duchu Święty, pomóż mi, abym stawała się taka jak ty, podobna do ciebie, uzdolnij mnie, żebym nie kaleczyła innych słowami, uzdolnij mnie, żebym sobie poradziła w tej czy innej sytuacji, bo ja mam rozdwojoną duszę. Ja sobie sama nie poradzę. Uzdolnij mnie, Duchu Święty. I co się dzieje? Wtedy właśnie, kiedy precyzujesz siebie, kiedy zdecydujesz o czymś, o tym, że zmieniasz postawę, chcesz zmienić swoje reakcje, chcesz zmienić też właśnie swoje emocje, za pomocą których zmienią się twoje reakcje, chcesz też poddać Bogu swój sposób myślenia i powiedzieć, ciągle źle myślę o ludziach, ciągle ich krytykuję, ciągle mi się coś nie podoba, chyba coś ze mną jest nie w porządku, bo czy wszyscy są tacy źli, a ja tylko jedna taka super?
Czyli co się dzieje, kiedy zapraszasz Ducha Świętego? Zaczynasz analizować rzeczy po Bożemu i Bóg z chaosu czyni porządek w twoim i moim sercu, w twoim i moich emocjach, w twoim i moim życiu, w rodzinie. To przekłada się na wszystko. To jest fenomenalne. Boże Słowo mówi nam o wszystkim, czego my potrzebujemy. Dalej jest też bardzo ciekawe w liście, trzecim liście Jana, taki króciutki list, nawet nie ma rozdziału, tylko tam jest drugi werset. I Jan mówi do Gajusa tak, bardzo go miłował, kochał i mówi do niego, mój drogi, modlę się o twoje powodzenie i zdrowie. To jest niesamowite. I zobaczcie, co się dzieje dalej. I mówi Jan, niech we wszystkim będzie wiedzie ci się równie dobrze, jak twej duszy. Czyli będzie ci się powodziło tak, jak się ma twoja dusza. Słuchajcie, to jest fenomenalne. Czyli jeżeli ty Duchowi Świętemu pozwolisz robić porządek w duszy, okazuje się, że to na całe twoje życie wpłynie i wszystko ci się powiedzie więcej. Będziesz miał powodzenie i będziesz zdrowy fizycznie, bo twoja dusza będzie zdrowa, bo twoje emocje nie będą grawitować, nie będą ciągle w dole, ale twoje emocje zaprosisz Ducha Świętego i powiesz, Duchu Święty, nie radzę sobie ze złością, nie radzę sobie z plotkowaniem, nie radzę sobie z krytyką innych ludzi. Boże, ja ciągle patrzę na ludzi, ciągle czegoś od nich oczekuję. Jestem zmęczony sobą. Ja się zmęczyłam sobą, bo ja patrzę i ja normalnie ciągle mielę do siebie. Wiecie, jest taka fajna pralka, miele. Dobra niemiecka firma, to jest kryptoreklama. Miele do siebie. Miele do siebie, po prostu miele do siebie. Mam taki filtr, który nazywa się krytyka. Taki filtr, który jest tam we mnie z doświadczeń mojego życia, że ludzie mnie skrzywdzili, ludzie mnie zostawili, ludzie mnie zranili, ludzie mnie opuścili. I ja patrzę na każdego podejrzliwie, że prawdopodobnie jest to potencjalny kolejny, który mnie zdradzi, opuści i zostawi. I lęk i strach wywołuje we mnie coś, co nazywam izolacją. I mówię, nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi na dystans. Nawet do kościoła już nie chcę przychodzić, bo ci ludzie jakoś na mnie ciągle patrzą, ciągle coś pytają, ciągle coś chcą, a ja chcę taki sam sobie tam posiedzieć i nic więcej nie robić. Chcę ci powiedzieć, że relacja z Bogiem odbywa się też w kontekście relacji z ludźmi. Krzyż pokazuje nam piękne dwa ramiona, gdzie pokazuje horyzontalną i tą pionową też relację, czyli jest relacja z Bogiem i relacja między sobą. Jako relacja z ludźmi. My musimy to zrozumieć, że jeśli zdrowa będzie twoja i moja dusza, to nasze będzie ciało zdrowe, będziemy mieć powodzenie, tak jak mówił tu Jan do Gajusa, będzie nam się we wszystkim powodziło. I będzie wszystko wyglądało inaczej. Nie będziesz się frustrował sobą, nie będziesz ranił ludzi, nie będziesz później chodził w poczuciu winy, że coś jest nie tak. Wiesz, bo kiedy patrzysz na Jezusa, to patrzysz, uczysz się od Niego, że On był cichy, pokornego serca. I nie chodzi o to, żeby ktoś ci wszedł na głowę. Ale ty nie będziesz bał się odważnie powiedzieć komuś, wiesz, niepokoję się o ciebie, że w ten sposób właśnie żyjesz. Bardzo martwię się, bo mi na tobie zależy. A inaczej ktoś by powiedział, wiesz co, ty musisz zmienić to, to i to. I musisz zmienić szybko, bo pójdziesz do piekła. Zobaczcie, jaka jest różnica, że można komuś dać komunikat i można go z tym zmiażdżyć, a można komuś powiedzieć, wiesz, bardzo mi zależy na tobie i niepokoję się o ciebie i zależy mi na tym, że jeżeli chcesz, zawsze możesz ze mną porozmawiać, służę ci pomocą. Idźmy dalej. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, to też odprężcie się, zrelaksujcie, bo nie tylko ty i ja mamy z tym problem, ale list Rzymian 7:15, apostoł Paweł mówi takie słowa. Biblia naprawdę nas odpręża. To, co jest tu zapisane, to naprawdę nas odpręża. Nie rozumiem własnych czynów, mówi apostoł. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Znacie to? Co jest ze mną nie tak? Robię coś, czego nie chcę, a więcej, nawet tego nienawidzę. Czyli co? Jakby apostoł Paweł nie po to mówił, bo popadł w samoodrzucenie, ale apostoł Paweł mówi to dlatego, że on ma świadomość, że bez Jezusa, bez Ducha Świętego absolutnie nie jest w stanie ogarnąć swojej rozdwojonej duszy, bo jest w nim skażona natura, powiemy sobie zaraz, skąd ona się wzięła, jest w nim skażona natura, która cały czas przeciwko Bogu wyciąga nas na mieliznę. Masz takie momenty w życiu, że czujesz, jak coś cię ciągnie na mieliznę, jak coś cię ciągnie w kierunku, w którym ty wiesz, że tam jest destrukcja, że tam jest śmierć, że tam jest koniec, ale cię tak mocno ciągnie, że nie poradzisz sobie, nie możesz sobie z tym poradzić. I dlatego to jest moment, kiedy byś powiedział, Duchu Święty,
Ja jestem rozłożony na łopatki, jestem rozmontowany. Ja nie wiem, co dzieje się z moim umysłem. Moje emocje już tam są, a jeszcze tylko jeszcze chwilę jestem tutaj, żeby tam nie pójść. Po prostu potrzebuję Twojej pomocy. Nie dlatego, że jestem taki doskonały, ale dlatego, że jestem słaby i robię to, czego nie chcę, nawet to, czego nienawidzę. Czyli mam świadomość rozwojonej natury, zapraszam Ducha Świętego i mówię, pomóż mi, poprowadź mnie, przeprowadź mnie przez to. Zmień moje myślenie. Jezu, chcę popatrzeć na Ciebie, że Ty też doświadczałeś podobnych rzeczy, ale nie odpłacałeś ludziom tym samym, tylko zawsze dawałeś im miłość, zawsze dawałeś im nadzieję, zawsze dawałeś im dobro, bo Jego dusza była zdrowa. Jego dusza była zdrowa. I On też był człowiekiem, doświadczał podobnych rzeczy jak my, oprócz grzechu. Ale też był człowiekiem, doświadczył odrzucenia, jakiegoś takiej poniżenia. Ludzie mówili do Niego przykre słowa. Oskarżali Go o to, że mocą demonów wygania demony, a to był Syn Boży. Potężną Bożą mocą Ducha Świętego to czynił. Zobaczcie, niesłusznie oskarżony, niesprawiedliwie potraktowany Jezus. Kiedy patrzysz na Niego, od razu Ci się chce. Po prostu zaczynasz rozumieć, wow, nie jestem sama w tym. Tak, Duch Święty, pomóż mi. Idziemy dalej. I apostoł dalej mówi 7, 18, 19. Troszkę dalej, w tym samym rozdziale. Przekonuje się więc, że nie mieszka we mnie. Przekonuje się. Kiedy mówi apostoł, że się przekonuje do czegoś, to on jeszcze nie był przekonany i nie wiedział, co się z nim dzieje, ale później, kiedy już zostało mu to objawione, bo to jest głęboka prawda objawiona przez Ducha Świętego, że on się przekonał. Co o czym? Że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro. On zrozumiał, że w jego ciele jest cały czas skażona natura. Jest grzech, który otrzymaliśmy, zaraz powiemy skąd. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Ty czujesz, że coś powinieneś zrobić, co jest właściwe, ale nie możesz tego zrobić. Ty czujesz, że powinieneś z czegoś zrezygnować, co jest toksyczne i cię niszczy, ale jesteś cały czas w tym samym bagnie. Ty czujesz, że coś powinieneś, ale siedzisz cały czas w miejscu i mówisz, co w moim życiu działa nie tak. Co jest nie tak? Co ze mną jest nie tak? I zaczynasz popadać w samoodrzucenie, depresję. Zaczynasz nie lubić siebie, zaczynasz przez to nie lubić innych. Co się dzieje dalej? Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Apostoł Paweł nas uwalnia absolutnie i to jest objawienie, które my potrzebujemy wziąć po to, aby zrozumieć, że Duch Święty tylko może pomóc nam przejść nasze rozdwojenia. Nasza niestabilność, nasze niezdecydowanie, nasza niepewność, ten chaos, który się tu dzieje w umyśle, w emocjach, zapraszaj Ducha Świętego. To jest jedyne antidotum, jedyne lekarstwo, bo człowiek sam nie jest w stanie pokonać rozwojonej duszy, a jest to proces, w którym Bóg chce zamieszkać. On nigdy nie przyłączy się do tego rozdwojenia. Bóg nigdy się nie przyłączy do rozdwojenia. Dlaczego? Dlatego, że On wczoraj, dzisiaj, na wieki jest ten sam. On jest ciągle ten sam. To nie znaczy, że jest stały w sensie działania. On cały czas działa, ale Jego natura jest taka, że On jest stabilny, wytrwały. On cały czas jest przy Tobie i On tylko może wprowadzić porządek do Twojego życia, do Twojego serca, do Twoich emocji, do Twojego umysłu i On jako ten, który jest stały, ten, który jest Bogiem porządku, może uregulować pewne rzeczy i Ty nie musisz się z tym sam zmagać. Nie musisz uczynkami zapierać się i ściskać zęby i 10 razy oddychać, żeby poradzić sobie ze złością. Po prostu zaczynasz rozumieć, że nie tylko ty się z tym zmagasz, ale w tym rozdwojeniu niestety Bóg nie może się zamanifestować w twoim życiu. A jeśli zrozumiesz, że kiedy oddasz mu tę sferę tej niezdecydowania, tego, że ty masz jakieś problemy z sobą, będziesz zapraszać Ducha Świętego, zobaczysz, że się pewne rzeczy będą porządkować i Bóg dołączy do planu. Bóg inaczej pokaże ci swoje przeznaczenie i będzie z tobą współpracować, aby doprowadzić cię do miejsca, w którym On cię widzi. To jest niesamowite. Zobaczcie, potrzebujemy trochę, ja wiem, że robię takie trochę mocne zakręty w tym, w jaki sposób ty masz to poukładane w teologii, ale tu nie chodzi o teologię, tu chodzi o życie.
bo zdrowa dusza może tylko sprawić, że będziesz bliżej, że będziesz bliżej Boga, że będziesz używany przez Niego, że nie będziesz miał depresji, że nie będziesz siedział w nałogach, które przeszkadzają Ci, są kulą u nogi. Że zaczniesz rozumieć, że to tylko Duch Święty ma tą ogromną, potężną moc zmienić to, ale tylko wtedy, kiedy Go zaprosisz, nie z automatu. Jezus powołał też uczniów i zwróćcie uwagę, że oni też cierpieli na taką duchową schizofrenię. Oni wątpili w Niego, zapierali się, mieli ciągle pretensje, pamiętacie na łodzi, że spał, obwiniali Go, że czegoś nie zrobił, że za późno przyszedł, wtedy kiedy Maria i Marta mówiła, oj Panie, gdybyś tu wcześniej był, Łazarz by nie umarł, a on już koniec, 3 dni w grobie nie żyje, a Jezus stanął naprzeciwko grobu, powiedział Łazarzu wyjdź i dokonał się cud zmartwychwstania. Wow, wszyscy doświadczyli tej mocy Chrystusa, bo Jezus nigdy nie przychodzi za późno, On zawsze przychodzi we właściwym momencie, On się nigdy nie spóźni do Twojego życia. To, że tu jesteś i dzisiaj nas słuchasz i bierzesz to do siebie, że Bóg ma do Ciebie przesłanie, to chcę Ci powiedzieć, że On się nie spóźni do Twojego życia, do Twojej sytuacji i do tego, w czym dzisiaj jesteś. A nawet jeżeli Ci się wydaje, że już jest koniec, to chcę Ci powiedzieć, On może wzbudzić Łazarza z martwych w Twoim życiu. On nawet to, co martwe i to, co już nie żyje, On wzbudzi z martwych, bo taki jest Jezus. Kurczę, oddajmy Mu chwałę oklaskami. Halleluja! Jezu, Ty jesteś niesamowity. On taki jest. Przepraszam za kurczę, ale po prostu nie mogłam, po prostu żebyśmy nie oddali Jemu, bo On tu jest. I kiedy ja myślę o tym, że koniec, już ściana i się wydaje, że jest koniec, a On z martwych wzbudza, to jest po prostu Jezus, to jest Jego moc, to jest Jego miłość. Gdzie jest źródło naszej rozdwojonej duszy? No to właśnie, ktoś kiedyś powiedział, taki fajny mój ulubiony kaznodzieja Greg Groszel powiedział tak, że nie jesteśmy ciałem z duszą, i teraz skoncentrujcie się mocno, bo to by się wydawało jest to samo. Nie jesteśmy ciałem z duszą, ale jesteśmy duszą z ciałem. Czyli odwracamy trochę sposób myślenia, bo my bardzo kładziemy nacisk na nasze skażone ciało. I w tym dopiero ciele jest dusza i głęboko tam, gdzieś jest duch. Ja bym powiedziała, że najpierw jesteśmy oczywiście tym duchem, kiedy jest ożywiony, ale najpierw jesteśmy duszą, a potem ciałem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Bóg stwarzał nas, ludzi, pierwszych ludzi, człowieka z prochu ziemi, to ukształtował go z prochu ziemi i później, kiedy już ciało było, ono było martwe, ono leżało, wtchnął w człowieka nozdrze dech życia. Dech życia, 1 Mojżeszowa 2,7. I On wtedy stał się istotą żywą. Czyli Twoja i moja dusza dla Boga ma ogromne znaczenie. Czy czujemy to? Tak bardzo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Jego, że On dzisiaj mówi do nas głębokie przesłanie. Dzieci moje, wasza dusza, która jest rozdwojona, ona potrzebuje mojej pomocy, bo ja ją stworzyłem, ja ożywiłem ciebie i tylko ja mogę, kiedy to, co zostało skażone przez grzech, uporządkować z chaosu to, co dzieje się w tobie, że będzie ci się powodziło, będziesz zdrowy, we wszystkim będziesz doświadczał mojego błogosławieństwa, ale tylko wtedy, kiedy duszę moją poddasz mnie, to ja wtedy dołączam się do ciebie, współpracuję z tobą i ja wszystko w twoim życiu poprowadzę w miejsce, o którym nawet nie śniłeś. Po prostu tak działa jego obecność, tak działa on, kiedy przychodzi, kiedy dotyka ciebie, że on bardzo gruntownie, fundamentalnie chce nie tylko ranę przypruszyć, ale on chce ją całkowicie uzdrowić głęboko w nas. I stąd właśnie jest rozwojenie duszy, że człowiek w którymś momencie, kiedy został stworzony na obraz Boże podobieństwo, posłuchał przeciwnika Bożego, szatana, diabła, który poddał wątpliwość, czy rzeczywiście Bóg powiedział, czyli inaczej wstawił się w miejsce Boga i przyniósł zwątpienie i niewiarę, zasiał tobie i mnie. I ludzie to wybrali na początku i my tego pokłosie spożywamy do dzisiaj. Stąd jest to rozwojenie duszy, bo skażona natura nasza cały czas, ona ciągle w tym momencie jakby jest z tego pierwiastka demonów. To jest ten sposób demoniczny myślenia, że masz niewiarę, bo to zasiał właśnie, wątpliwość zasiał diabeł w pierwszych ludziach. Jeżeli my pozwalamy sobie na niewiarę, pozwalamy sobie na wątpliwości, oczywiście sami nie jesteśmy takimi mocarzami, że wierzymy, ale potrzebujemy podjąć decyzję, że z Duchem Świętym podejmujemy tą decyzję, że będziemy wierzyć, że będziemy rzeczy robić,
albo zrezygnujemy z czegoś po to, aby jeszcze bardziej stawać się podobnym do Niego i w tym momencie z Nim, kiedy robi rzeczy, to te rzeczy demoniczne wyciszają się w nas. To nasza skażona natura przestaje mieć głos, ale zaczyna mieć głos, to co mówi Boże Słowo, zaczyna mieć głos, Jezus w tobie. I ty mówisz, wow, o co ja walczę? Wyluzuj. Dlaczego ten człowiek ci tak przeszkadza? Co się dzieje? Ty masz całe życie do 90 lat zamiar walczyć z kimś? Zastanawiasz się i mówisz, ja ci się nie mogę. Pół życia przeżyłam cały czas myśląc i pozwalając zatruwać swoje życie, myśląc źle o innych. Nie chcę tak żyć. Ja decyduję się, Jezu, iść z Tobą. I tylko skażona natura może być ujarzmiana, kiedy Chrystus jest w Tobie. Idziemy dalej. Właśnie ta krótka dyskusja z diabłem sprawiła, że człowiek odszedł od Boga i został oddzielony. Nie wdawaj się w dyskusje, nawet krótkie z diabłem. Absolutnie. W jaki sposób możesz się wdać? Króciutko. Jestem do niczego. Nic nie potrafię. Nie dam rady. Wszyscy mnie nie lubią. Jestem sam. Absolutnie ta sytuacja jest nie do rozwiązania. Nie będę uzdrowiony. To jest krótka dyskusja z diabłem, bo diabeł zawsze walczy o twój mój umysł, bo tu jest poligon. Tu się dzieje bitwa, tu się rozgrywa bitwa. Jak wygrasz bitwę w umyśle, to jesteś wygrany. I Jezus cały czas chce przemieniać twój umysł, dlatego żebyś stawał się podobny do Niego. Zapraszał Ducha Świętego, abyś zwyciężał. Bo my, ty i ja jesteśmy powołani do zwycięstwa. W jaki sposób? Właśnie nad skażoną naturą, do zwycięstwa nad rozdwojoną duszą, bo sami nie jesteśmy w stanie przejść tego procesu. A Bóg może. I jest niesamowite słowo, że też takie słowo jest w 5 Mojżeszowej, 30 i 15 werset, później chyba 19, że Bóg dzisiaj mówi do ciebie, że kładzie przed tobą dobro i zło. I coś takiego mówi, radzę ci, abyś wybrał dobro, abyś żył. Czyli Bóg dzisiaj mówi do ciebie i do mnie, potrzebujemy wybierać. Pamiętacie? Dipsychos, niestabilność, chwiejność, niezdecydowanie. A tu Bóg pokazuje nam, ty musisz wybrać. Ja radzę ci. Bóg mówi, radzę ci, wybierz dobro, abyś żył. To znaczy w drugą stronę, jeżeli wybieramy zło, umieramy. Wcale niekoniecznie musimy fizycznie umrzeć od razu, ale umieramy na raty w naszej duszy, w naszych pragnieniach, w naszych marzeniach. A jestem przekonana, że każdy, który tu jest, nie chce umierać na raty. Dlatego potrzebujemy Chrystusa. Największa warownia, to jest to, o czym właśnie pastor już wspomniał, największa warownia, która powoduje, że następuje to rozdwojenie duszy i diabeł używa bardzo mocno. Tego jest więcej, ale ja bym dzisiaj chciała powiedzieć o odrzuceniu. Króciutko o odrzuceniu, jak to sprawdzić? Mówi się, że najwięcej odrzucenia doświadczamy w wieku, kiedy jesteśmy dziećmi i dorastamy. I teraz jak jesteśmy, to od razu mogą się przypomnieć tobie, na pewno przypomną, bo wspomnienia są tak bardzo realne, jakby były to wczoraj. I to może być trudna podróż, ale my potrzebujemy rozumieć, że nasze doświadczenia z życia są czasami trudne. Tam mogliśmy doświadczyć odrzucenia, tam mogliśmy doświadczyć przykrości, niesprawiedliwego potraktowania. Tam właśnie nie mamy mechanizmów obronnych jako dzieci i my wszystko przyjmujemy. I tam powstaje ten moment odrzucenia w nas. I później w wieku dorosłym przeciekamy i nie wiemy, co się z nami dzieje. Bo później, kiedy jesteśmy dorośli, to nie tak łatwo w kaszę nam nadmuchać. Bo my już poznajemy, jak sobie poradzić z kimś, kto do nas mówi. W różny sposób. Mamy różne metody. Ale tego już to nas nie boli. Ale kiedy byliśmy dziećmi, to jest bardzo ważne. Pobadaj to sobie. Co może być? Co może być? Co może wpłynąć? Niektóre rzeczy. Na przykład rozwód rodziców. Tak jak było w moim przypadku. Moi rodzice rozwiedli się. Kiedy miałam 3 latka, tato odszedł, albo uzależnienie rodziców, albo jest jednego z rodziców. I mi się wydawało, że mój tato odszedł nie dlatego, że oni z mamą się nie mogli dogadać. Mi się wydawało, że mój tato odszedł, bo on nie myślał o tym, że ma córkę i że ja jestem godna jego miłości. Bo gdyby mnie kochał, to by został w domu. Ja jako dziecko tak myślałam. On nie musiał, on mógł z mamą się nie zgadzać, ale ja jako pozostawione przez niego dziecko czułam się odrzucona, odepchnięta, niezasługująca na miłość jego, bo nawet nie został z nami w domu, nawet nas nie odwiedzał, nawet nie dawał mi cukierków, nawet nie miałam nigdy z jego strony słowa kocham cię, ani nie siedziałam na kolanach jego. Czyli dla mnie, jako dla małej dziewczynki, był to komunikat, jestem, nie zasługuję na miłość. I co się dzieje? Powstaje odrzucenie. Odrzucenie. Później pojawia się wstyd, że mój tato jest uzależniony.
to, że nie ma go w domu, to, że słyszałam, że przyszedł kiedyś i zrobił awanturę. Ja, mama była już po rozwodzie, więc ja nie widziałam tych konsekwencji, ale ja wiem, że on przychodził i robi awantury, bo mi też opowiadała siostra, mama, raz byłam świadkiem awantury, jak pijany przyszedł. I dla mnie to było, wiecie, rozdwojenie jaźni. To jest mój tato, który powinien mnie przytulić, dać cukierka i powiedzieć, że kocham. On przychodzi z kopyta, że tak powiem, wchodzi do domu, rozwala drzwi i sika pod drzwiami w łazience. I krzyczy na mamę i ją popycha. Dla mnie jako dziecka to było rozdwojenie jaźni. Ja byłam świadkiem jednego wydarzenia, a ja dzisiaj to pamiętam tak, jakby to było wczoraj. Czyli co się we mnie dzieje? Pojawia się we mnie lęk. I później, kiedy jestem dorosła, ktoś się przy mnie kłóci do takiego stopnia, że podnosi mocno głos, ja się zaczynam bać i wycofywać, bo ja się boję. Dlaczego? Dlatego, że moje doświadczenie z przeszłości powodowało we mnie odrzucenie i ja muszę jako dorosła osoba sobie to uświadomić, żeby wiedzieć, jak reagować, żeby nie pozwolić, żeby to dziecko zranione, odrzucone we mnie brało górę dzisiaj, kiedy jestem dorosła. Rozumiemy to, kochani? To jest bardzo ważne. To jest prawda Boża, która dzisiaj przychodzi z objawienia do nas, abyśmy też wiedzieli, jak się bronić, jak reagować, jak to rozumieć. I zapraszamy Ducha Świętego, aby On uzdrowił to odrzucenie. Ja Mu dziękuję, że kiedy miałam 16 lat, On przyszedł do mojego życia i w procesie wielu, wielu lat uzdrawiał moje zranione serce. I jak usłyszałam, że Bóg jest Ojcem, to ja w tym momencie mówię, wow, to ja nie miałam swojego taty i On jest moim ojcem. On zaspokoił wszelką moją potrzebę emocjonalną. On, kiedy robiłam studia, pamiętam, jechałam samochodem i słyszałam, jak On do mnie mówił, córko moja, jestem dumny z ciebie. To mówił sam Bóg do mnie. Ja to słyszałam w sercu, że On jest dumny ze mnie. I w ten sposób Bóg odbudowuje też twoją wartość. Czyli rozwód lub uzależnienie rodziców. Może to być szkoła. To były te właśnie okresy, nauczyciel, który poniżał, nauczyciel, który mówił przykre słowa, nauczyciel, który nie wierzył w ciebie i siedziałeś w ostatniej ławce i w ogóle nie zwracał uwagi na ciebie, a ty tak zrobiłeś dobrze zadanie na tablicy i tak cieszysz się, że może on doceni. On mówi, dobrze, dziękuję, siadaj, cztery. Ale koleżanka z pierwszej ławki, która poszła, zrobiła to zadanie i pani się do niej uśmiechnęła, to powiedziała, dobrze, siadaj, bardzo ładnie zrobiłaś to zadanie, bardzo dobry, piątka. Zrobiła to z takimi emocjami, zrobiła to z takim, wiecie, wow, docenieniem, afirmacją. A ja poszłam na koniec, ja tej afirmacji nie dostałam. Ja miałam taką sytuację, nauczycielkę z matematyki, która w ten sposób reagowała. I jakbym wysoko nie chciała skoczyć, jak się nie starała, nigdy nie zostałam zauważona. To też może powodować odrzucenie. I może myślisz o mnie, ale sam miałeś taką nauczycielkę, nauczyciela, który powiedział ci coś przykrego. To zostaje. I my potrzebujemy w wieku dorosłym też sobie te rzeczy przypomnieć. Po co? Po to, żeby poddać Duchowi Świętemu, żeby On też uzdrowił to. Bo są rzeczy, które, wiesz co, mówisz, jaki to ma wpływ na dzisiaj? Ano ma. Popatrz. Zrobię test. Jestem tutaj i patrzę na koniec. I mówię do was i patrzę na ostatnią ławkę. A ci na ostatniej ławce mówią tak, czemu ona ciągle na nas patrzy? Chyba myśli sobie, że siedliśmy na ostatniej ławce, a nie powinniśmy. Powinniśmy co najmniej z przodu siedzieć. Kurczę, chyba coś źle zrobiliśmy. Patrzę na prawą stronę i patrzę na przykład cały czas na Pawła i na Weronikę. Obrałam sobie ich piękne twarze. I tylko patrzę na nich i mówię, a ci z lewej i ci, co są obok, mówią tak, czemu ona patrzy tylko na tych dwoje, a na mnie nie popatrzyła ani razu. To jest nasze odrzucenie. To jest twoje i moje odrzucenie. Przychodzisz do kościoła, ktoś podał ci rękę i ktoś zaabsorbował moją uwagę i mówisz, jak ona mi ręki nie podała. Przeszedłem obok niej, nawet mnie nie zauważyła. To jest odrzucenie. I pytasz, jaki ma to wpływ, rozwód rodziców, jaki ma wpływ nauczycielka w szkole na twoje odrzucenie? Właśnie taki, że my dzisiaj nie rozumiemy, czym jest zdrowa dusza, bo wydaje nam się, że ciągle są jakieś podstępy przeciwko nam, że ludzie coś ciągle knują, że nas nie widzą, nie kochają, jesteśmy niepotrzebni. I ja powiem ci tak, kiedy będzie twoja zdrowa dusza, będzie ci się powodziło we wszystkim, będziesz miał powodzenie i będziesz zdrowy fizycznie, bo Duch Święty wprowadzi porządek do tych rzeczy, które są u nas nieuporządkowane. I teraz życie bez Boga potęguje i nasila w nas odrzucenie. Bardzo ważna rzecz. Kiedy czujemy się odrzuceni, prawdy tylko podaję wam, aby zostawić was z tymi myślami. Kiedy czujemy się odrzuceni, odrzucamy innych. Ja miałam taką sytuację, że chciałam komuś pomóc i ta osoba mnie odrzuciła.
Ja nie rozumiałam tego, bo ja widziałam też jako terapeuta, że ta osoba potrzebuje pomocy, ale ona absolutnie nie była gotowa na tę pomoc. I ona powiedziała, ja nie chcę twojej pomocy. I w tym momencie ja nie mogę myśleć o niej, jak ona nie chce mojej pomocy. Przecież ja dostrzegłam jej problem. Nie, nie, nie. To nie jest ten kierunek. Tu już by się odezwało moje odrzucenie. Ja powinnam pomyśleć tak. Tak, ma prawo odrzucić tą pomoc, bo ma wolną wolę i wybiera. I ja absolutnie nie mam prawa narzucać czegokolwiek dla niej. Ja po prostu będę stała z boku. Jak będzie potrzebowała, to ja będę czekać. Muszę uwolnić swoje serce, bo zgorzknienie naprawdę zniszczy moje życie. I jeszcze uraz do tej osoby powstanie, zgorzknienie, a później już w ogóle ją wykreślę ze swojego życia, pamiętnika i powiem, nie chcę jej znać. To jest odrzucenie. Przeszłość ma ogromny wpływ na teraźniejszość. Dalej, ludzie odrzuceni biorą wszystko do siebie. Jesteśmy nadwrażliwi emocjonalnie. Ktoś mówi, ja potem taki przykład nawet sobie, to tu chyba zapisałam. Tak, mąż mnie ostatnio zapytał, Oksanka, jakie będziesz miała kazanie, tytuł? No bo pastor. Bo pastor ma prawo mnie zapytać, jakie będzie kazanie. No ma prawo? Ma prawo. I on mnie zapytał i ja przez to, że ja jestem cały czas i mielę właśnie teraz kwestię zdrowej duszy, to zaczęłam to analizować, że ja się zezłościłam na niego. A co on mnie tu będzie kontrolował? A co on mnie będzie tu pytał? Ja wiem, co ja mam zrobić i ja zmieszczę się w czasie, bo jestem odpowiedzialna. Zobaczcie, włączył się mój egoizm, i zdewaluowałam w ogóle go, że on zapytał. Miał prawo? Miał prawo zapytać. Dlaczego mnie zapytał? Z troski. A ja odebrałam, że mnie kontroluje. Bo on się troszczy o mnie, zainteresowany jest mną, ale też troszczy się o Kościół, żebyśmy byli przygotowani. A we mnie pojawia się złość, że coś chyba do mnie ma. Zobaczcie, to są naprawdę fajne, praktyczne rzeczy. Albo reagujemy w odrzuceniu przez nasze wewnętrzne lęki, to już mówiliśmy. Odrzucenie powoduje, że jesteś w tłumie, ale czujesz się samotny. To też jest ważne. Możesz być w kościele, ale możesz się czuć osobą samotną. Dlaczego? Bo nie budujesz relacji z ludźmi. Dlaczego? Bo nie masz zdrowej duszy w stosunku do ludzi. Bo ciągle myślisz przez swój pryzmat i mielisz do siebie. Bo ciągle czegoś oczekujesz, ciągle się coś wydaje, że coś jest źle. Ja zachęcam cię, zaproś Ducha Świętego do tego obszaru, a zobaczysz, że wszystko będzie się porządkować. Chaos ucichnie. Naprawdę odpręż się, bo apostoł Paweł też miał z tym problem, odpręż się absolutnie, zobaczysz, jak ludzie lgną do ciebie, jak fajnie spotkać kogoś, kto ma fajną historię życia i mówi ci o czymś, gdzie ci włos staje na głowie, bo ty nigdy czegoś takiego nie słyszałeś. To jest fenomenalne, jak możemy się zaciekawić życiem innych ludzi i powiedzieć, wow, ja jestem świadkiem, bardzo tego pilnuję, świadkiem tego, że rozmawiamy z kimś i ktoś mówi, no ja to mam, wiesz, słuchaj, opowiada, a ta druga osoba, tak, ja też tak mam, ja tak samo mam, no, a ja też tak mam, a ja też tak mam. I się okazuje, że oni się w ogóle nie słuchają, tylko mówią, jak mają u siebie. Czujecie to, o czym próbuję powiedzieć? Czasami tak jest, że nasz egoizm jest tak rozbudowany, że kiedy ktoś mówi i my mamy coś podobnego, no ja też tak mam, ja też tak mam. Nie chodzi o to, żeby nie mówić, że tak masz, ale najpierw zrób krótki komentarz do tego, co ta osoba powiedziała. Wow, to niesamowite, co mówisz. Bardzo mnie to wzmocniło. Wiesz, bo ja miałam podobną sytuację. Widzisz, jaka jest różnica między tym, że można rozmawiać do siebie albo obok siebie. I tu też pojawia się nasze odrzucenie, nasz egocentryzm. Potrzebujemy cały czas mieć uważność, bo taki był Jezus. Bo Jezus, kiedy przyszedł do grzesznicy, do kobiety, którą chcieli ukamieniować, nachylił się i podał jej rękę i powiedział, ja cię nie potępiam, idź i więcej nie grzesz. On jej nie ocenił. On by mógł przyjść i powiedzieć, słuchaj, to jest prawda, co faryzeusze mówią, że uprawiasz nierząd z mężczyznami, prawda? Mhm. Tak, oni mieli rację. Widzisz kobieto, no... Taka zasługuje, taka kara śmierci jest. No oni mają rację. Wiesz, taka jest prawda, takie jest prawo. Jezus mógłby jej tłumaczyć, że co z nią jest nie tak. Absolutnie nie rozmawiał z nią nawet, nie zadał jej ani jednego pytania, tylko później powiedział, gdzie są ci, którzy chcieli cię zabić. Bo Jezus powiedział, jeżeli ktoś jest z was bez winy, nie rzuci w nią kamień i okazało się, że wszyscy odeszli. Nie było ani jednego. Dlaczego? Dlatego, że tu weszła Boża mądrość, zdrowa dusza, Duch Święty, który zapanował nad całym chaosem i wprowadził porządek w tę sytuację i uratował życie kobiety, która poszła za Jezusem.
bo Jezus powiedział, idź i więcej nie grzesz. My potrzebujemy świadomości, potrzebujemy też zupełnie odwagi, ale też potrzebujemy zrozumieć, że rozdwojenie duszy to jest coś, z czym będziemy walczyć do końca życia, ale sami nie poradzimy sobie, potrzebujemy do tego Jezusa. I jeszcze efektem odrzucenia mogą być nałogi. No, skąd się biorą te nałogi? Właśnie, może być efektem odrzucenia. Dlaczego? Dlatego, że jest jakaś dziura, jakaś wyrwa z przeszłości, która powoduje, że sobie nie radzisz i potrzebujesz złapać emocje, potrzebujesz się odprężyć na chwilę, mieć taki relaks na moment, odejść, oderwać się od rzeczywistości, w której miała miejsce w twojej przeszłości. I zauważyłeś i doświadczyłeś po latach, że nałogi ci w tym pomagają. I dobrze jest, jeżeli coś robisz z tobą, dlatego cenię nową nadzieję, jesteście moimi bohaterami, że coś robicie z sobą, że macie tę świadomość, żeby zrobić krok dla swojego życia, dla zdrowej duszy i wierzę, że Duch Święty w tym jedynie może uwolnić, bo to jest demoniczna siła, która chce zniszczyć i zabić i zniszczyć twoje życie na raty. I też nasi absolwenci, bo są też tacy na sali, z których też jestem dumna i z ich rodzin. O, kocham was. Odrzuceni nie potrafią też budować trwałych związków. Dlaczego? Bo boi się, że go zostawi. Kobiety bardzo często mają problem z mężczyznami, zmieniają mężczyzn jak rękawiczki. Dlaczego? Ona się boi bliskości, ona boi się zbliżenia, bo jej doświadczenie, jej odrzucenie powoduje, że ona wie, że następny zrobi z nią to samo i ją zostawi. Nie potrafią osoby odrzucone budować głębokich związków. Dlaczego? Bo nie ma zdrowej duszy. Bo nie ma rozumienia tego, co dzisiaj Bóg tobie i mnie daje za darmo. My dzisiaj posiadamy teraz takie objawienie, że jest coś, jest antidotum, jest wyjście z sytuacji, której by ci się wydawało, że nie ma wyjścia. Wcale nie musisz żyć z partnerami wielokrotnie. Po prostu możesz coś zmienić sobie, zaprosić Ducha Świętego, Chrystusa. On uporządkuje twoją duszę i złapiesz relację i znajdziesz, Bóg da ci mężczyznę, z którym zwiążesz się na całe życie. Będziesz szczęśliwa, będziesz szczęśliwy, czy kobietę. To jest niesamowite. Zrozumienie tych Bożych prawd naprawia albo zmienia nasze całe życie od gruntu. I z nałogami to trochę tak jest, taki podałam sobie ostatnio, w grudku plewiłam i taki chwaściór był. Ja chciałam go wyrwać tak głęboko, żeby już mi nie wyrósł i liście mi zostały w ręku. I mówię, ja cię, korzeń został głęboko. Będę musiała czekać na wiosnę, że znowu wyrośnie. To tak trochę jest, że w nałogach nie można, czy w ogóle w depresji, w problemach, z którymi my się zmagamy, nie można tego wyrwać liścia, bo korzeń został w ziemi. My musimy tam do korzenia głęboko sięgnąć, odchylić wszystko i szpadlem wykopać głęboko, żeby wyciągnąć cały korzeń. Pokazuję taki, bo jak wyciąga mlecz, to ma taki korzeń. I jest jeszcze taka jakaś jemioła czy coś, wyciąga, ma taki korzeń. Dobrze, jak wychodzi cały, bo czuć, że poszło, ja mówię, wow, już tu mnie nie wyrośniesz, ty mały dziadu. I tak trochę jest, że w naszym życiu potrzebujemy gruntownie wyciągać chwasty i zapraszać w tą dziurę Ducha Świętego, bo sami w tej dziurze naprawdę się pogubimy. A Duch Święty wprowadzi chaos. Kiedy czujemy się odrzuceni, popadamy też często w konflikty. Antidotum, tylko Jezus, tylko Duch Święty i Jego Słowo. I poproszę o referencję i to, co zaczęłam, o miłości, Jana 3,16. On tak bardzo cię kocha, że wejść w wyrwę i odrzucenie w twoim i moim sercu pragnie w każdym momencie, kiedy tylko podejmiesz decyzję o tym. I myślę, że my potrzebujemy zapraszać Ducha Świętego do każdej bolącej, takiego obszaru bolącego naszego życia, cierpienia, czy nawet dzisiaj, kiedy jesteś i słuchałaś, wzięłaś coś dla siebie i mówisz, wow, to jest to, czego ja potrzebuję. To jest ten obszar, to jest to miejsce, gdzie powiesz po prostu, Duchu Święty, ja oddaję Tobie to miejsce, zapraszam Cię, pomóż mi, abym mogła właśnie zmienić to, czyli sama nie przejdę, ale z Tobą daj mi więcej cierpliwości, wytrwałości. Tam jest dalej Galacjan 5,16, ale tutaj Bóg tak umiłował świat, przejdziemy zaraz do drugiego i będziemy powoli kończyć, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, bez wyjątku, kobieta, mężczyzna, dziecko, młodzież, czy w depresji, czy uzależniony, czy ten, który ma firmę, czy biznesmen, czy kobieta z klasą, czy mężczyzna z furą, cokolwiek, wiesz, bo nie tylko ci, którzy doświadczają problemów, potrzebują Jezusa, ale ci, którym się wydaje, że nie mają problemów, a jeżdżą furą, mają skórę i komórę,
to oni też potrzebują Jezusa. Oni też. Czasami bardziej. Bo doświadczyli, że pieniądze, kobiety, seks, nałogi nie dały im niczego. Okazuje się, że brakuje cały czas czegoś. Brakuje miłości. A Bóg dał Syna Jednorodzonego, abyśmy ty i ja żyli wiecznie. Tylko Jezus. Zaproś Jezusa do swojego życia. Duch Święty, Galacjan 5, 16, 17. Życie w duchu, żyjcie w ducha, na pewno pokonacie żądze ciała. Czyli kiedy Duch Święty, On zamieszkuje w tobie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, od razu Duch Święty zamieszkuje w tobie i możesz z Nim rozmawiać jak z przyjacielem. On jest twoim doradcą, On jest twoim pocieszycielem. Kiedy czytasz Biblię, zaczynasz poznawać ich, poznawać Ojca, Syna, Ducha Świętego, że oni są cały czas blisko, że oni, to nie jest tylko to, że gdzieś tam są i tylko w kościele możemy się modlić. Ty możesz jadąc samochodem, ty możesz robiąc obiad, myjąc podłogę, piorąc, robiąc z dziećmi lekcje. Cały czas możesz z Jezusem mieć spotkania, Jego Duch Święty przynosi pocieszenie. On przyjdzie właśnie do miejsca, w którym boli, w którym jesteś odrzucony, ale cały czas możesz z Nim mieć tą żywą relację. Nie religię, nie religijną relację, ale żywą relację. I w tym momencie ciało bowiem pożąda dalej przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Pamiętamy już skąd, my już jesteśmy mądrzy. Pamiętacie tą historię, jak diabeł, właśnie jak oni posłuchali na sekundę diabła i zgrzeszyli i ich natura została skażona. To jest ten moment, że cały czas duch przeciwko ciału, a ciało przeciwko duszy. To jest to rozdwojenie dipsychos, to jest właśnie to. A te pragnienia ze sobą są sprzeczne. Biblia nam o tym mówi. Czyli nie będziemy z tym walczyć, my tego nie połączymy. Jeżeli mówisz, że jedna strona to jedna, druga to druga, bo tak albo nie. A co poza tym, to jest od złego, Biblia też mówi. Ciepły bądź zimny albo gorący. Jak jesteś letni, to Biblia mówi o tym, Bóg mówi, wypluje cię z moich ust. To są mocne słowa i tu nie ma żartów. Więc tu wybory muszą być przez ciebie i mnie dokonane. Nikt tego nie zrobi za nas. Dalej Duch Święty i tam piękny Galacjan, jak sobie przeczytacie ten rozdział. Owocem zaś Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, wstrzemięźliwość. Wow, ale tam zaraz też zobaczycie, jakie są uczynki ciała. Tam jest wszeteczeństwo, tam jest cudzołóstwo, tam są przekleństwa, pijaństwo. Czyli zobaczcie, Biblia nam pokazuje kontrast i jesteśmy mądrzy, co odrzucać i co przyjmować. To nie jest tak, że jesteśmy bezwiedni, nie możemy nic zrobić. Ona jest dla nas instrukcją życia. Czyli Duch Święty i Słowo Boże. Hebrajczyków 4:12, część B. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek miecz bosieczny. Ono przenika aż do rozdzielenia duszy i na to chcę tu położyć nacisk. Duszy. Bo można znowu czytać i tam znowu jest głębia objawienia, ale też może rozdzielać. Czy co? Słowo Boże przenika twoją duszę. Ludzkie słowo może zranić twoją duszę, ale Słowo Boże przenika twoją duszę głęboko do korzenia i uzdrawia, aby zdrowa twoja dusza była. Drodzy, i kluczowe pytania, trzy pytania i modlimy się. Powstańmy. Ja wiem, że jesteście zasłuchani. Ja widzę to w waszych oczach. Były momenty, że nawet można było usłyszeć, jak mucha przelatuje, bo robiła się taka cisza. Ale miało to dla was sens, kochani? Możecie potwierdzić to, miało to dla was sens? Wiem, że dużo tego, ale ja myślę, że my potrzebujemy takie rzeczy słyszeć w kościele. Trzy kluczowe pytania. Pierwsze, czy Bóg może mówić do mnie o mnie? Powtórzę, pomyślcie, skoncentrujcie się. Czy Bóg może mówić do mnie o mnie? Czy pozwalam Bogu mówić do swojego życia o mnie samej? To, że Bóg mówi, dasz radę. Jesteś moją córką, umiłowaną. Jak się cieszę, że jesteś w moim kościele. Jak się cieszę, że jesteś częścią kościoła. Jak się cieszę, że służysz mi z pasją. I Bóg mówi, nie myśl, że nie dasz rady. Dasz radę. Ja jestem z tobą, mówi Pan. Pokonamy Goliata. On już został pokonany. Diabeł już został pokonany. Ta choroba została pokonana na krzyżu. Ale Bóg chce mówić do ciebie o tobie samym. Czy pozwalamy Mu na to? O Jezu, myślę, wiecie, ja proszę was o jedno.
że kiedy skończy się to spotkanie i przeczytam te trzy pytania, to wy żadnego z nich nie zapomnicie. Oto będzie fundament, w którym potrzebujemy budować codzienne nasze życie. Czy Bóg ma prawo do twojego życia i może mówić o tobie? Czy dajesz mu tylko prawo, kiedy ty go potrzebujesz, a kiedy go nie potrzebujesz, to mówisz: Panie Boże, na bok, ja jestem tu ważny. Czy pozwalasz Bogu mówić nawet, kiedy on mówi: zostaw to, skończ z tym, to niszczy twoje życie, to jest toksyczne dla ciebie. Ja mam dla ciebie lepsze rzeczy. Ja chcę, żebyś ty był podobny do mnie. Ja chcę cię uświęcić. Ja chcę cię odkupić. Ja chcę twoją duszę, którą dałem ci, bo tam był dech życia. Na obraz i podobieństwo Boże jesteś ty i ja stworzeni. On chce, aby twoja dusza była zdrowa, we właściwym miejscu. Pierwsze pytanie to jest takie. Drugie. Czy wokół ciebie są ludzie o zdrowej duszy, którym pozwalasz mówić do swojego życia? Czy masz takich ludzi, zaznaczam, o zdrowej duszy? Jeżeli są o chorej duszy, to trzeba ich odsunąć trochę dalej, żeby nie trafiało to do serca. Bo ludzie są jak przyciski w windzie, jak mój mąż mówi. Albo zawiodą cię do góry, albo zaprowadzą cię na dół. Jeżeli masz ludzi toksycznych, ty musisz to zdecydować, odsuwam. Ale czy masz wokół siebie ludzi o zdrowej duszy, którym pozwalasz mówić do swojego życia? Ja pracuję z ludźmi i mam takie doświadczenie, że akurat nasi pacjenci są bardzo otwarci i tak mnie cieszy, kiedy oni słuchają, bo oni tu przyjeżdżają ze własnej woli, niektórzy trochę pod przymusem, ale to się też zmienia. Ale to, co jest niesamowite w tych ludziach, to to, że oni są otwarci na konstruktywną informację. To jest dla nich bardzo trudne. Ja wiem, to boli. Oni myślą, że tracą w moich oczach swój wizerunek bohatera, gościa super, który sobie poradzi. A w moich oczach to bardzo zyska. Zyskują, że są szczerzy, autentyczni i przyjmują. Mnie zawsze to porusza. W waszym kierunku to mówię. Mnie to zawsze porusza. Bo też spotykam ludzi, którzy nie chcą słyszeć. Którzy uważają, że wiedzą. I to też jest okej. Ja tego nie oceniam. Ale myślę, że gdyby się otworzyli, zyskaliby. Czyli drugie pytanie, czy masz wokół siebie ludzi o zdrowej duszy, którym pozwalasz mówić do siebie. I trzecie pytanie, czy pozwalasz swoim kryzysom i doświadczeniom mówić do ciebie? Bo chcę przez to powiedzieć, czy kiedy przychodzisz trudną sytuację w życiu, jest ci trudno, czy otwierasz się na to, żeby analizować i wyciągnąć wnioski, że ten kryzys, ta sytuacja nie jest po to, żeby cię zniszczyć, ale kiedy zaprosisz Ducha Świętego, zaprosisz Boga, On zawsze znajdzie wyjście. Amen? On zawsze znajdzie rozwiązanie. Zgadzacie się z tym? Mieliście, ktoś doświadczył, że Bóg znalazł rozwiązanie? Dziękuję wam bardzo. On zawsze znajdzie. I zobacz, ludzie podnieśli ręce, bo to działa. On zawsze znajdzie rozwiązanie. On zawsze znajdzie rozwiązanie. I teraz, drodzy, chciałabym, abyśmy zamknęli wszyscy oczy, bo pragnę, abyście nie tylko ja się pomodlę, ale ja was zapraszam do tej modlitwy. Zamknij oczy, nie rozpraszaj się. Niech muzyka tylko będzie dźwiękiem do tego, bo Bóg tu jest i On wie i słyszy i zna twoje myśli. Jeżeli wziąłeś, czy wzięłaś coś do siebie i mówisz, tak to było o mnie, ale jeszcze nie spotkałaś, nie pojednałeś, czy nie spotkałaś się z Jezusem i nie wiesz, jak się zabrać do tego, to ja chcę, abyś, i proszę cię, zapraszam, abyś pomodlił, czy pomodliła się tymi słowami za mną. Panie Jezu, ja oddaję Tobie moje całe życie. To znaczy, że wierzę w Ciebie, chociaż nie rozumiem wiele. Ale też wyznaję, że Ty jesteś jedynym Panem. I też chcę podziękować, że odkupienie moje uczyniłeś na krzyżu Golgoty dla mnie. Że umarłeś i zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia, abym ja żył, abym ja żyła. Dlatego proszę Cię, daj mi
zaślepij swojego Ducha Świętego do moich emocji, do mojego sposobu myślenia, do moich decyzji, które podejmuję w życiu. Zapraszam Cię, kiedy będę w domu, kiedy będę w podróży, gdziekolwiek, abym mogła spotykać się z Tobą sam na sam. Abym miała czy miał spotkanie intymne z Tobą. Takie tylko we dwoje. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że dzisiaj mogę zdecydować, że chcę żyć z Tobą. Pomóż mi czytać i rozumieć Słowo Twoje, abyś mógł uzdrawiać moją duszę, abym nie raniła, nie ranił siebie ani innych wokół mnie. Amen. A jeżeli jesteś z Bogiem już długo i coś dotknęło Ciebie i mówisz, tak, potrzebuję odnowienia, ale też Bożego prowadzenia i rozeznania w tej mojej rozwojonej duszy, to zapraszam Cię do modlitwy, która może brzmieć w ten sposób. Jeżeli masz swoją, możesz modlić się po swojemu, ale możesz modlić się za mną, powiedzieć: Duchu Święty, Ty jesteś we mnie i znasz moje serce, moje myśli i decyzje, które podejmuję w życiu. Ja zapraszam Cię do mojej duszy, abyś mnie odkupił każdego dnia, abym ja rozumiała, że tylko z Tobą mogę doświadczyć porządku w moim chaosie. Mogę wziąć moje emocje i z Tobą ujarzmić je. Duchu Święty, Ty jesteś moją siłą, moją mocą i wierzę Tobie, że Twoje Słowo mnie leczy. Ja chcę wyrywać chwasty z korzeniem w moim życiu. Ja chcę być bliżej Ciebie, ale też poznawać, jakim jesteś. I deklarować, demonstrować Twoją naturę przed innymi ludźmi, że jesteś dobry, kochający, miłosierny, wierny, niezmienny, ten, który zawsze jest, zawsze jest, zawsze jest i ten, który współpracuje ze mną. Dziękuję Ci, że jesteś, drogi Jezu, ze mną. Kocham Cię, Panie. Amen. Amen. Bóg jest dobry. Drodzy, oddajmy Jezusowi chwałę. Zróbmy to przez proklamację. Jezu, Tobie dziękujemy. Ty jesteś dobry. Halleluja. Dziękuję.